لا كاين باش تولي مش كاين. لا هي لا لا هي تحب ثم وليد في الكار ولا لا؟ Dobrze słychać tam z tyłu. Ok, jeszcze raz. Test 6, 6, 7, 8. To było po angielsku, bez wyobrażenia. 6, 7, 8, 9. Ok, drodzy Państwo, dzień dobry. Mam na imię Mohamed, kierowca tu pan Bill Gassem, pilot Mr. Hussam. Zapraszamy do wspólnego zwiedzania Sahara, tunezyjska Sahara i mamy nadzieję, że przyjemnie spędziecie ten czas. Wycieczka dwudniową na Sahara do Ksar Hilan. Ksar Hilan jest pierwszą oazą na początek Sahara, to nazywamy Wrota Pustyni, organizowana przez Zerbi Abdel w współpracy z lokalnym biuro podróż Tauma Travel Transport przez Tauma Travel. Ja jestem dyplomowanym przewodnikiem, ale w językach francuskim i angielskim. Polskie. Dziękuję bardzo. No, zawsze jestem denerwowany. Czuję, że pierwszy raz, bo sam nauczyłem się polskiego, sam na półtora rok czasu, dwa lata prawie. Tylko rozmowa z turystami, bo 17 lat to pracowałem w parku Explore, farma krokodil. Sami mężczyźni, oni siedzą, nie są leniwe. Nie są leniwi, szukają, jest internet, a w autobusie nie ma, ale to tam jest i za darmo i szukają pracy i akceptują pierwsze oferty bez dyskusji. To dlatego też pensje są jeszcze słabe. No. Prywatny biznes, ale w urzędzie albo państwowej jest porządek. Naprawdę dobrze zarabiają. 1500 do 2000 dinarów. Prywatny... To jest dobrze, bardzo dobrze. No, to, 1500-2000 dinarów razy to podobno 2800-2600-2700 zł, coś takiego. Dla nas bardzo dobrze, bo ceny są przystępne. Z nas służba zdrowia jest darmowa, edukacja też darmowa. No, nie ma dużo potrzeby, ogrzewania to nie ma. Klimatyzacja jest tylko 2 miesiące. Ale ludzie pracują w hotelach na przykład, w sklepie, tak to śmieszne pieniądze zarabiają. Ochroniarz stoi przed bramą tam w hotelu, 12 godzin pracuje i zarabia prawie 600 dinarów. Podobno 650-660 zł miesięcznie. Tunezja jest jednym z największych producentów oliwy. Libia ma ropę, nafta. Libia eksportuje dziennie 1,5 miliona baryłek. Oliwę można przewieźć? Tak, oczywiście to trzeba, eksportujemy. No. To najlepsze na rzecz. Można kupić tu oliwę. Albo żona za Welponta. W nocy bardzo mocno wiało. Wiało tak, że jeżeli ktoś miał na zewnątrz powieszone ręczniki, bądź być może jakiś strój kąpielowy, to przynajmniej część z tych rzeczy jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. W basenie przyhotelowym również znalazło się mnóstwo różnych rzeczy. Bardzo dużo kubeczków po napojach. A my z hotelu wybraliśmy się w podróż. Hotel jak hotel. O tym jeszcze będzie mowa. To się może jak najbardziej znudzić. A żeby poznać troszeczkę lepiej tą Tunezję, to warto zobaczyć różne ciekawe kwestie na własne oczy. To też właśnie jedziemy zobaczyć różnego rodzaju rzeczy na własne oczy. I co? Mamy fajnego przewodnika. Bardzo dużo mówi po polsku. Jego akcent być może nie jest idealny, ale wtedy nie byłoby ciekawie. Natomiast jak najbardziej każde słowo da się zrozumieć. Robi to
bardzo fajnie, z taką nutką żartu. Pierwszy nasz postój, ten autokar z tym fioletowym pod spodem, jest nasz, podobno terenowy. A tutaj kawka dla chętnych, bądź też toaleta. Dobra, podobno, że dobra, aczkolwiek mocna. Taki oto klimacik. No, porządny ekspres, taki wagon. Muzułmanie modlą się 5 razy dziennie, co nazywamy salat. Pierwsza atrakcja na naszej drodze. Otóż starożytny spichlerz. O, miejsce istotne bardzo ze względów historycznych, gdyż kiedyś takie miejsca były bardzo ważne. Tutaj właśnie były przechowywane różnego rodzaju produkty, które przemieszczały się po świecie. I żeby się nie zepsuły, to właśnie były takie miejsca. Typowo historyczna, że tak powiem, rzecz. Dlatego, że obecnie już takie spichlerze nie funkcjonują. Podobno, że ostatni został zamknięty w latach 70. ubiegłego wieku. Jak były jakieś mega atrakcyjne, podejrzewam, że w fajnych, istotnych miejscach, to przerobiono je na hotele, czasem jakieś restauracje, kawiarnie. O, ten tutaj jest w takim stanie, jak widzicie. I jest to typowe miejsce dla turystów, żeby sobie zobaczyć, jak to niegdyś wyglądało. Cyknąć foteczkę. I co? 5-10 minut i zaraz jedziemy dalej. Do miejsca, myślę, trochę ciekawszego, ale to już ocenicie sobie sami. A teraz spróbujemy tutaj wejść. Tak to wyglądało. No tutaj, jak wiemy, warunki są jakie są, czyli bardzo gorąco. To też trzeba było rzeczy w odpowiedni sposób przechowywać. O, kamerka może sobie tam wyskoczyć, to sobie zobaczcie, jak to wygląda. O, pojedyncza miejscówka, taki magazynek. Nawet widzę, że nie jest to łączone z innym, ale zaraz przejdziemy na drugą stronę. Wejdę do jeszcze jednego. O, widzicie? Tak, no pojedyncze. Ktoś sobie wynajmował magazynek i miał. Tu i wisi, być może na pajęczynce. Wiem, że jest taka mała obawa, bo jak się u siebie penetruje takie rzeczy, to mniej więcej wiemy, z jakimi głównie owadami bądź też płazami możemy się spotkać. A tu jestem w delikatnym strachu, co by mi jakiś pajączek nie uwalił. No, wynajmowali sobie takie miejsca, jak widzicie. Spichlerz, po prostu spichlerz. No, drzwi są. I co, udało ci się wyjść na górę? Też taka pojedyncza kliszka? Nie libiesz, co takie z betonu. Dobra, już sobie stajemy razem. Krótka przerwa na focie z żoną, co by utrzymać dobre stosunki małżeńskie. I spróbujemy wejść tutaj po tych oto schodkach. Tak. O! I profesjonalnie wyhaczyłem głową. Tu jacyś niscy ludzie musieli sobie żyć. Jak widzicie, miejsce na jakieś łóżko, żeby się przespać. I trzeba było tutaj pewnie nie wiadomo ile miejsca, bo oni tylko
tu sobie odpoczywali. Widzicie, jakie malutkie wejście, bo nie ma metr 20. Patrzy się, prąd na pewno nowocześniejszy niż lat 70. Więc tu też może było jeszcze jakieś inne miejsce. Tam ktoś wyszedł jeszcze wyżej. Takie schodki dla jasności. Także wyłączam kamerę, żeby się nie zranić. Bo jeszcze wiele do zobaczenia. Właściwie niechcący włamałem się do prywatnego sklepu, który zaraz zamknę. No ale jak już doszło do włamania, to przynajmniej wam pokażę, jak to wygląda. Takie dla turystów to jakaś lodóweczka, lody. No ale tutaj? Nie, nie, zamykamy. Cicho, cicho! Nikt nie może wiedzieć, bo się wszyscy zlecą, wiesz? Zaraz to muszę przymknąć tak jak było, bo mnie berbery za włam wywiozą na pustynię. Dobra, jest dobrze. O, Flora! Proszę bardzo, wysiadamy, zrobimy pictures. A toaleta za 15 minut. Mahmata, można powiedzieć, zabytkowe miasteczko, gdzie jeszcze gdzieniegdzie żyją tubylcy, że tak powiem, w takich domach wydrążonych w skale. Mieszkają sobie, prowadzą sobie tam swoje życie. Podobno na dzień dzisiejszy już normalnie mają wodę bieżącą, prąd i takie tam kwestie. Ale no nie ma pracy, nie ma żadnej tutaj większej rozrywki w tychże miejscach. Wszędzie jest dosyć daleko, to też przewodnik nam tłumaczył, że gdzieś tam kolejne pokolenia już nie chcą tutaj mieszkać i prawdopodobnie no nie będą tutaj mieszkać, nie będzie tutaj kolejnych pokoleń. Podejrzewam, że zostaną być może w kilku domach, bo będziemy prawdopodobnie mieli okazję odwiedzić jeden z takich domów, gdzie po prostu żyją z turystyki, czyli w dzień zapraszają turystów do swojego domu. Tam śpiewają, piją herbatkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A w nocy po prostu tam śpią, żyją, prowadzą swoje codzienne życie. Ale to jeszcze zobaczymy. A tutaj wyjechaliśmy sobie na taki właśnie szczycik. Można sobie cyknąć ładną focie. Między innymi z wielbłądami. Za dosłownie dinarka. No te małe wielbłądy są przepiękne. Tu zobaczymy jeszcze ten napis. Spróbuję wam pokazać ten napis. O, tu chyba się modlą. Nie no, może nie modlą się, ale taki kocyk w cień. Tu jest napis. Nie wiem, czy go widać. Przekręćmy się. Napis Welcome to Mahmata. I tutaj wydawałoby się, że jest przed nami pusta taka przestrzeń, gdzie nic się nie dzieje, a mamy przed sobą miasto. I uwierzcie mi, po drodze było widać dom niedaleko domu, gdzie właśnie żyją ci ludzie, o których już wspominałem. Nie widać tego, nie? Fajna, ciekawa sprawa. A tu taki mały skubaniec sobie stoi. Nie będziemy go chcieli wystraszyć. Widzicie, jaki fajny? Do
robi kamerkę. No słodki. Dobry. Nie mam dinarów przy sobie. Nie mam dinarów. Nic nie ma. Pusto. Dzięki. Idę do żony, może ona ma jakieś dinary. I już. Hello, ça va? No i właśnie. Przyjechaliśmy w turystyczne miejsce. Chciałem coś powiedzieć. I powiedziałem. Ale gdzieś tam przy okazji nagrał się wielbłąd i już panowie zaatakowali, że trzeba zapłacić. Nie ma nic za darmo. No ale z drugiej strony to było takie bardzo napastliwe. No, wyszedłem z kamerą. To, że się wielbłąd nagrał, no to już druga sprawa. Pójdziemy naprawić sytuację sprzed chwili i zapłacimy za karmienie wielbłąda. Co by się panowie tak nie denerwowali. Ja mam nadzieję, że te małe wielbłądy nie są wygłodzone ogólnie. Idziemy karmić wielbłąda. O, czeka na butelkę. O, jejku, mam nadzieję, że nie są wygłodniałe. Boże, jaki kochany maluszek. Te wielbłądy są takie piękne, takie majestatyczne. O Jezu. Thank you. Nie mam pieniędzy. A my daliśmy 2 euro. Gdzieś jeszcze ty? No, ale ja bym chciała to z tym. O, tutaj zdjęcie iPhone'ikiem, nagranie kamerką. Gościu w tym momencie już jest zadowolony. Thank you very much. Thank you. O, jeszcze do IKS-y. Tu mili uśmiechnięci, a tu jak się... Dwie osoby, to już musi być kasa dodatkowa. Ale nic, no musimy mało, to zrozumieć. Mało. Jeszcze. Tak, jeszcze dałam, ja nie miałam przytomnie. A daj spokój, ja dałam. Ale myślę, że nieważne ile byśmy dali, to i tak byłoby mało, no taka praca. Z perspektywy krótkiego dość czasu, przykro się jednak patrzy na te zwierzęta przywiązane na takich krótkich sznurkach. Nie wiem, może to jest tylko taki mój nieodpowiedni osąd, ale nasze konie z Zakopanego to chyba mają raj przy tym wszystkim. Jest symboliczny występ dinar od osoby, gdzieś za darmo. Można tam skorzystać z ubikacji, jest bar. Ale najpierw idziemy do środka. Po ciebie. Zobaczysz, zdjęcia zrobisz, obejrzysz. A można jeśli wracasz z powrotem i iść na zewnątrz, dookoła, zobaczysz jak obiekt w całości wygląda z góry, bo z góry też robi wrażenie.
Troszeczkę odmieniony dom Luke'a Skywalkera. Zamieniony w hotel. Gwiazdkowo, więc szału nie ma. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu jest zabytkową scenerią z filmu, a obecnymi nowościami. No ale fajnie. Hello. Kafe Star Wars. O. Kafe Star Wars. Zapraszamy. Wyobrażam sobie, aczkolwiek pewnie fani George'a Lucasa i Gwiezdnych Wojen doskonale wiedzą, jak to było, że ten właśnie reżyser przyjechał sobie tutaj na wakacje, zobaczył miasteczko Matmata i gdzieś tam zainspirowało go to, żeby stworzyć taką scenerię do filmu. Ludzie wykorzystywali naturalną przestrzeń, jakieś miejsca wydrążone przez naturę w skałach, ewentualnie coś tam sami sobie poprawili w związku z tym i tak tutaj mieszkali, żyli. On się tym zainspirował i stworzył taką wioseczkę do filmu. Fajna sprawa. I taki oto domek wykorzystany do filmu Gwiezdne Wojny. Niektórzy są zawiedzeni, bo czegoś więcej się spodziewali po tym miejscu. Ale tak czy siak wygląda to ekstra. Zresztą nawiązując jeszcze do faktu tej inspiracji, wcale mnie to nie dziwi, no bo naprawdę jest to niesamowite. Jeszcze bardziej jest to niesamowite, że ludzie tak żyją do dnia dzisiejszego w tych właśnie górkach. No bo tak jak widzicie tutaj, o stanowicie górka, nikt by się niczego nie spodziewał. A tutaj jak podejdę, to właśnie na dole jest jakiś dziedziniec jednego z domów. Także to jest bardzo ciekawa sprawa. Takich dziedzińców tu ma być kilka, więc spróbujmy to sobie obczaić. Tak. Tutaj jakiś komin. A kto by pomyślał, no nie? Spaceruję sobie pyk. A tam w tej dziurze za mną mieszkanko. Tu jakiś kominek. Czy coś takiego? Mam nadzieję, że było to widać. I tutaj znowu. Z ulicy byśmy tego nie zobaczyli. A wszystko po prostu chodzi o to, że słońce w zenicie jest tak naprawdę tylko na chwilę albo
Albo w sumie nigdy nie jest tak. Przynajmniej nie w każdym miejscu na ziemi. Także idealnie pada z góry. Więc jakiekolwiek boczne ścianki powodują to, że osłaniają dane miejsce przed słońcem, tworząc naturalny cień. To też w miastach, nawet nowoczesnych. Znaczy nie, nowoczesnych to nie ten przykład chciałem podać. W tych starszych miastach, gdzie jeszcze gdzieś tam poruszano się konno, bryczkami i tak dalej, ale gdzie już budowano kamienice z prawdziwego zdarzenia, wysokie i tak dalej, to zauważymy, że są takie cienkie przejścia. Mnóstwo ludzi robi sobie tam zdjęcia, przykładając dłonie do ścian, bo spokojnie można złapać się za obydwie ściany dwóch różnych budynków. I właśnie było to między innymi po to, żeby między tymi budynkami stworzyć naturalną barierę chroniącą przed słońcem. O, tu jakaś studnia. Palma sobie rośnie. No nie dziwię się, że mogło być coś takiego inspirujące, że po prostu w górze na dole mamy oprócz naturalnych wyżłobień jeszcze jakieś elementy, które dodatkowo, żeby sobie ułatwić, dobudowali ludzie. Czy nie wiem, proste łóżko, jakieś okienko, tam jak tam w tamtym miejscu studnie. Wszystko fajnie chronione przed słońcem w naturalny sposób. No w czasach, kiedy o klimatyzacji można było tylko pomarzyć. O, i znowu w Madmata restauracja pod ziemią, czyli naturalnie w części stworzone miejsce, gdzie będziemy spożywać posiłeczek. O, jeden pokój jest otwarty, cicho, cicho, zobaczymy. Nie, to jakaś jadalnia. Widzicie? Takie tutaj miejsca, gdzie można sobie spędzić czas. Także szybciutko w drodze na obiad wam nagram tą miejscóweczkę, bo jest przeurocza. Open. Okej, okay, thank you, thank you. Pani się zgodziła, żeby otworzyć któryś z pokoi i zobaczyć, jak wygląda w środku, no to musimy to zrobić. Bo taka okazja może się szybko nie powtórzyć. O! Patrzcie się, jaki klimacik. Pięknie. Tak sobie żyli, a teraz jest to wykorzystywane między innymi na hotel. Przymkniesz później drzwi? Tak. Okej, okay, dzięki. Super, thank you very much. Thank you. Widzicie, jakie przejścia? Takie naturalne piękno. I do restauracji. Podobno jedzenie jest pyszne, ale to się jeszcze okaże. I kolejny dziedziniec. O, a my tutaj będziemy konsumować. Jeszcze na stole pusto. Na pierwszy rzut wjechał taki naleśniczek z przyprawką. Zaraz zobaczymy, czy jest dobre. Jakie to jest? Pyszne. No, to ja już nie będę się wypowiadał.
I mamy drugie danie. Kurczaczek, kuskus. I coś takiego ziemniaczanego. Jesteśmy przy tym domu, o którym wspominałem. Zobaczymy, jak tutaj mieszkają. Oczywiście tu akurat bardzo często przyjeżdżają turyści, więc pewnie jest minimalnie lepiej niż w prawdziwych warunkach. Chociaż nie wiem. Sami sobie ocenicie. O, taki klimatyczny pokoik. Jesz. Jeżowiec. A, jeżowiec. Nie ma tego co u nas wszędzie IKEA. Wszystko po to, żeby przez większość czasu chronić się przed tym. Trochę jak nasza grupa dzisiaj. 30-40 osób. Czyli dziadek z waszym, wygrany, długo żyje, 80-90 lat. Wielopokoleniowe. Łazienka jest, łóżko, magazyn. Szafa. Tam jest grzanie, jak jest. Jak się na dół. A tam na dole lodówka. A generalnie to działa. A tu toaleta? Woda się zbiera tu i zostawił tu 2-3 dni, wyparuje się normalnie na dole i jest chłodny. Nie mówimy o zapachu, bo to są inne strony. Zwierzę hodowlane. Ciekawe, czy jakieś myszy tu są? Co tam, jakiś gaz? Nie, do tego buczenia zboże. Aha. O! Może jeszcze da się wyjść tam na górę. Coś czuję, że oni tu raczej nie mieszkają. Taka pokazówka. A na noc pewnie jadą w jakieś piękne, klimatyzowane miejsce. Bo jednak tych turystów ich sporo odwiedza. Ktoś kupi miodek, ktoś kupi oliwkę. Ktoś zostawi dinarka za gościnę. Kilka tysięcy osób dziennie i jakaś dnióweczka się być może uzbiera, ale to tylko tak sobie po prostu mniemam. Jest tutaj dosyć sporo tych oto zwierząt, ale nie da się podejść blisko, bo uciekają. Więc zrobię tylko takie ujęcie. O, to jestem ja, a tutaj za mną jest całe ogromne stado wielbłądów. Za mną, za autobusem, chyba ze 100 sztuk albo więcej. Przepiękne zwierzęta. No chodź, pogłaskam cię. Dotarliśmy, moi drodzy, to miejsce tutaj potocznie jest zwane wrotami pustyni. Jest to taka linia oaz, która już, że tak powiem, dzieli nas od samego piasku, który rozciąga się na 600 km
do przodu i tutaj zabawimy kilkanaście godzin. Wyjazd jutro rano, ale do tej pory jeszcze nas tu czeka troszeczkę atrakcji, o których będę, które będę monitorował i mówił o nich na bieżąco. O Boże! O Boże! Dobrze. Czemu? Tutaj podusimy. Dzisiejsza noc w namiocie. Szybciutko wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko tutaj wygląda. Może restauracja później. Tu jeszcze póki się nie wszyscy ogarnęli, to taka strefa toaletowa, czyli prysznice. Damskie, męskie. Jest tego sporo, nie jeden, ale kilka. Bo spora jest również ta wioseczka z tymi namiotami. Tu naprawdę się może pomieścić sporo osób. Tu jest jedna strefa, tu jest druga, a my jesteśmy, nazwijmy sobie to roboczo, w pierwszej. Reakcje, jak weszliśmy do namiotu, były różne. Głównie przeraziły się dziewczyny tym, że w środku było bardzo gorąco, no ale tam nie ma klimatyzacji i namiot był zamknięty. Podczas gdy go otworzyliśmy, od razu zrobiło się minimalnie chłodniej. A druga sprawa, że przyjdziemy tutaj spać tak naprawdę dopiero gdzieś koło pewnie 22, może nawet później. No a będziemy wstawać na wschód słońca przed piątą, parę minut po czwartej. Także też praktycznie pełną nocą. Basia się tam przebiera? Okej. Basia się przebierała, ale można już wejść. To też jeszcze raz szybciutko wam pokażę tutaj ten oto namiocik. O, tak to wygląda. O, tu się tak miniemy z Basią, żebyście niekoniecznie ją widzieli, bo być może sobie tego nie życzy. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jest mega przygodowo. Takie łóżeczka. Trochę kurz się z nich unosi, jak się w nie tak uderzy. No ale tak jak mówię, spędzimy tu może raptem z 5 godzin na ten sen. Resztę pewnie będziemy odsypiać w autobusie, a do tego czasu jeszcze mnóstwo różnego rodzaju przed nami atrakcji, które tak naprawdę zaczynają się już.